Witam serdecznie, nazywam się Ewa Sławoń. Chciałam się podzielić z Wami moją historią. W marcu tego roku nagle miałam silne wymioty. Zgłosiłam się do lekarza, który przez 2 tygodnie próbował mnie wyleczyć kroplówkami i zaszczykami. Niestety nie było żadnego efektu. Po 2 tygodniach zgłosiłam się do szpitala. W szpitalu stwierdzono, po wielu badaniach, że mam w miednicy wielotorbielowatego guza o wielkości 14 cm i wiele ropni międzypętlowych. Stan był bardzo poważny. Ordynator poinformował mnie, że albo nie przeżyję operacji, albo jeśli przeżyję operację, to później nie przeżyję ze względu na brak odporności. Podjęto operację. Okazało się, że na szczęście przeżyłam. Po operacji przez okres 2 tygodni nie mogłam się pozbierać. Leżałam w łóżku, nawet nie byłam w stanie usiąść. Po 2 tygodniach udało mi się przejść do toalety i z powrotem i to było wszystko. Po kilkunastu dniach zostałam wypisana ze szpitala do domu, bez żadnych leków, pozostawiona samej sobie. Byłam bardzo słaba. Większość czasu spędzałam w łóżku. Miałam ścisłą dietę, mogłam jeść niewiele. Nie byłam w stanie zjeść 2 dań naraz. Po zjedzeniu zupy szybko przemieszczałam się do łóżka, żeby się położyć, odpocząć. Byłam od razu spocona, wymęczona. I tak przez około kilka tygodni nie mogłam się pozbierać. W czerwcu pewnego dnia zadzwoniła do mnie koleżanka, która dowiedziała się, że jestem ciężko chora. Powiedziała, że w Katowicach odbędzie się konferencja Żyj Świadomie, na której będą informacje, w jaki sposób rośliny oddziaływują na organizm człowieka i powiedziała, że jeśli będę w stanie przyjechać, żebym przyjechała, być może coś mi pomoże z tych informacji. Była to dla mnie trudna decyzja, ponieważ byłam bardzo słaba i nie wiedziałam, czy dam radę pojechać tak daleko. Ale dzięki temu, że mąż mnie wspiera, pomógł mi się zapakować do samochodu i pojechaliśmy. Konferencja była bardzo ciekawa. Prowadził ją dr Kardasz. W czasie tej konferencji mnóstwo ciekawych informacji, mnóstwo nowości. W czasie przerwy dr Kardasz zgodził się, żeby przekazać mi ważne informacje dla mnie, które rośliny, jakie preparaty mogą mi pomóc przy moim schorzeniu. Po powrocie do domu stwierdziliśmy z mężem, że musimy spróbować, że to nasza jedyna szansa. Poprosiliśmy koleżankę, która poinformowała mnie o tych preparatach, o to, aby zamówiła je dla nas. Okazało się, że preparaty do 2 dni już dotarły do mnie do domu. Zaczęłam brać bardzo duże dawki, takie, które polecił mi dr Kardasz. Chciałam nadmienić, że dr Kardasz jest przewodniczącym Rady Naukowej firmy DuoLife, z której te preparaty były zamówione. Po 2 tygodniach stosowania nagle zaczynałam czuć wigor i wracały siły. Byłam w stanie już zjeść obiad bez przerwy. Coraz rzadziej kładłam się do łóżka. Po około 3 tygodniach byłam w stanie już chodzić po mieszkaniu. Chciałam powiedzieć, że jestem bardzo wdzięczna koleżance, która do mnie wtedy zadzwoniła, bo dzięki niej zaczęłam trochę lepiej funkcjonować. Mogłam już chodzić. Nie musiałam leżeć w domu, w łóżku. Mogłam już chodzić po pomieszczeniach. W tej chwili chciałam przekazać bardzo ważną dla mnie informację, że po około miesiącu stosowania naprawdę zaczęłam normalnie żyć. Mogę wszystko w domu robić, jestem w stanie ugotować obiad, posprzątać. Bardzo dobrze się czuję, nie muszę już odpoczywać. Wczoraj byłam na konsultacji chirurgicznej. Zgłosiłam się do chirurga, który mnie operował. Chirurg bardzo długo nic nie mówił, badał mnie za pomocą USG. Był bardzo zaskoczony. Okazało się, że wszystkie ropnie, wszystkie pozostałości stanu zapalnego zniknęły. No, byłam zszokowana, podobnie jak doktor, ponieważ stosuję preparaty DuoLife od czerwca, od 23 czerwca. Teraz jest wrzesień. I po niespełna 3 miesiącach stosowania tych preparatów wszystko zniknęło. Jestem w stanie funkcjonować. Mogę wychodzić z domu, prowadzę pełnię życia. W ogóle nic mnie nie boli. Także chciałam się z Wami tym podzielić, dlatego że dzięki firmie DuoLife, dzięki produktom, dzięki doktorowi Kardaszowi przywrócono mi normalne życie i nadzieję i radość.
Także chciałam się z Wami podzielić tą wiadomością i dać szansę innym, którym też te produkty mogą pomóc. Pozdrawiam serdecznie i zachęcam do stosowania. Dziękuję.